Pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na wypowiedź z ostatnich dni, kilka wypowiedzi polityków niemieckich, w tym kanclerza Scholza, który wzywa kraje Unii Europejskiej z właściwym niemieckim tupetem do tego, aby rezygnowały z egoizmu narodowego i chce forsować budowę jednego państwa zamiast Unii Europejskiej z dominującą rolą Berlina i Paryża. Przy tej okazji warto zwrócić się do pana Donalda Tuska, czy dalej chce się zachowywać jak niemiecki kolaborant, czy też chce się zachować jak jednak polski polityk, który powinien bardzo jasno odciąć się od tego rodzaju wezwań niemieckich polityków, bo jeśli popatrzymy na egoizm realizowany w ramach polityk, w ramach Unii Europejskiej, to kraju, który reprezentowałby większy egoizm niż Niemcy, no trudno znaleźć. Można powiedzieć, że to jest taki wręcz pokazowy przykład skrajnego niemieckiego egoizmu, który jest podszyty pięknymi hasłami, a najlepszym tego symbolem był Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2. Niemiecki egoizm był realizowany mimo oczywistych faktów i przestróg kierowanych z wielu krajów, zwłaszcza dawnego bloku wschodniego bloku, tej części Unii Europejskiej, które wyraźnie wskazywały, że niemiecki egoizm gospodarczy w porozumieniu z Putinem doprowadzi do wojny, doprowadzi do napaści Putina na Ukrainę, doprowadzi do wzrostu agresji rosyjskiej. I tak się niestety stało.